Dzień dobry. W dzisiejszym programie zapraszamy Państwa na relację z gimnazjalnego konkursu Wiedzy o krajach Unii Europejskiej Eurobus 2014 oraz pasowania przedszkolaków w Miejskim Przedszkolu w Barczewie. 26 listopada uczniowie drugich klas Barczewskiego Gimnazjum przystąpili do eurobusowych zmagań. Eurobus to szkolny konkurs sprawdzający wiedzę o krajach przynależących do Wspólnoty Europejskiej, który składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich klasy przedstawiają prezentacje dotyczące uprzednio wylosowanych przez siebie krajów należących do Unii Europejskiej. W tym roku zwiedzanie zaczęliśmy od Belgii, prezentowanej przez klasę 2D. Belgia to kraj, w którym produkowane jest nie więcej gatunków piwa, aż 1000. Belgia to kraj, w którym znaleziono frytki i je się je na śniadanie, obiad, kolację. Belgia to kraj, w którym wymyślono gofry. Ja to kraj, w którym wymyślono saksofon. Do gimnazjalnej hali sportowej przybyły dobrze znane nam postacie. Panie uległy czarowi pewnego detektywa, który lubił podróżować Orient Expressem. Panowie z kolei nie mogli oderwać wzroku od przepięknej Audrey Hepburn. Gimnazjaliści nie zapomnieli także o belgijskich przysmakach. Przygotowaliśmy gofry z bitą śmietaną, frytki i pralinki, czekoladę. Miało być to dla sędziów, ale zdecydowaliśmy, że to nasi uczniowie je zjedzą i jurorzy będą musieli ocenić to na podstawie ich min. Okazuje się, że nasi uczniowie są zaprzyjaźnieni z belgijskimi gwiazdami wielkiego formatu, które bardzo wspierały ich w tym konkursie. Rozsmakowani w belgijskiej czekoladzie z klasą 2A przenosimy się na słoneczne plaże Chorwacji. Chorwacja, państwo w Europie Południowej nad Morzem
graniczą południa z Bośnią, Hercegowiną i Czarną Górą. Od wschodu z Serbią oraz z Węgrami i Słowenią od północy. Od południowego zachodu posiada dostęp do Morza Adriatyckiego. Niepłynnego Śląska w 1991 roku odłączając się z Jugosławią. Obowiązującą walutę jest kuna. By poczuć się jak prawdziwi Chorwaci, odwiedziliśmy rygiecki karnawał i kibicowaliśmy chorwackim piłkarzom. W Zagrzebiu na targu kupiliśmy owoce i udaliśmy się na tor wyścigowy. Czas na zwiedzanie był ograniczony, więc z Chorwacji udajemy się z klasą 2B do Austrii, gdzie witano nas tańcem i prawdziwym tyrolskim jodłowaniem. Specjalny koncert dał zwycięzca Eurowizji Conchita Wurst. Podnóża Alp przyglądaliśmy się austriackim skoczkom. Słuchaliśmy Mozarta, a ze Straussem tańczyliśmy walca nad pięknym, modrym Dunajem. Tanecznym krokiem przenosimy się do Wielkiej Brytanii, gdzie klasa 2C przedstawiła nam wielu angielskich bohaterów. Na placu boju zostanie już tym. Czarodziej Harry Potter! Do destrukcji.
nie mogło zabraknąć również Beatlesów. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród gimnazjalistów. No, dużo śmiechu, no fajnie, tak nie mogliśmy się w sumie doczekać, aż my wyjdziemy. Warto czy nie warto? Warto! No, zabawa jakaś jest, nie? Lekcji nie ma, tylko co? Świetna sprawa, myślę, że bardzo warto organizować takie imprezy. Dobra zabawa łączy się w tym przypadku z nauką. Jeszcze się czegoś dowiemy o Europie, o różnych postaciach. Dużo da się nauczyć o Unii Europejskiej, o krajach. Jak na przykład ktoś będzie chciał wyjechać do innego kraju, no to wtedy będzie miał znajomość już, jakie tradycje tam obowiązują. Eurobus przyciąga do gimnazjum co roku dużą publiczność. Na widowni, oprócz młodzieży gimnazjalnej, gościliśmy praktycznie wszystkie szkoły z gminy Barczewo, czyli Lamkowo, czyli Kronowo, Szkoła Podstawowa w Barczewie, Łęgajny. Wszyscy uczniowie byli zaproszeni i wszystkie szkoły nam dopisały, te, które były zaproszone, wraz z nauczycielami, wraz z dyrekcją. Także bardzo się cieszymy, że ten konkurs jest tak popularny i że wszyscy chętnie do nas przyjeżdżają co roku. Jak sprawdziliśmy, uczniowie szkół podstawowych są bardzo zadowoleni z możliwości uczestnictwa w zabawie. Podoba mi się, że te wszystkie kraje, przedstawili te kraje jakoś tak i ze śmiechem, dość i ciekawie. Z powagą. Dość ciekawie. A słuchajcie, czy można się czegoś nauczyć po takich konkursach, czy nie? Ja myślę, że oczywiście. Turniej jest doskonałą okazją do promocji Barczewskiego Gimnazjum. Idźcie tutaj, bo możecie, bo tu jest najlepsze gimnazjum na świecie. Dla mnie to tam jest zawsze zachęcanie, jeżeli jakieś konkursy robią i zapraszają gości, to zawsze promują swoje gimnazjum i powiem, że bardzo ładny jest to gimnazjum i sama bym promowała na ich miejscu. Kiedy jury ustalało werdykt, publiczność mogła wysłuchać gimnazjalnych talentów. Tegoroczny poziom przygotowanych prezentacji zachwycił jurorów. Poziom w tym roku prezentacji był bardzo wysoki. Uczniowie wykazali się wspaniałą wiedzą, pomysłami, które zaskoczyły, myślę, nie tylko jurorów, ale również publiczność. Młodzież zachowywała się wspaniale. Dziewczynki, które śpiewały, po prostu śpiewały przepięknie. Naprawdę wszyscy, ze wszystkich możemy być bardzo dumni. I choć wszystkie prezentacje nam się podobały, zwycięzca mógł być tylko jeden. Pierwsze miejsce zajęła klasa 2D, która prezentowała Belgię jako państwo Unii Europejskiej, a zdecydował jeden jedyny punkcik, gdzie oni perfekcyjnie odpowiedzieli na wszystkie pytania teoretyczne. A przegrali tylko naprawdę klasa pani Lidii Zelman, przegrała dokładnie jednym punkcikiem właśnie, bo oni nie potrafili na jedno to pytanie odpowiedzieć. Gratulujemy klasie 2D i już teraz czekamy na kolejną edycję Eurobusa.
26 i 27 listopada dzieci z pierwszych grup przedszkola miejskiego w Barczewie zostały pasowane na pełnoprawnych przedszkolaków. Drogie dzieci, dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Pasowanie na przedszkolaka. Na tą uroczystość zaprosiliśmy panią dyrektor. Przywitamy się. Dzień dobry. Nasze przedszkolaki specjalnie na ten dzień przygotowały niesamowite występy. Mogliśmy usłyszeć wiersze o pręgowanym tygrysie i piosenkę o małpce Filemonie. Tygrysek mieszkał w trumni. Ma mnóstwo pasków wszędzie. Paski na łapach, paski na grzbiecie. Lubi rozmawiać jak nikt. Być przedszkolakiem to wielki zaszczyt, ponieważ nasi mali mieszkańcy Barczewa bardzo lubią chodzić do przedszkola. Czy dzieci lubią chodzić do przedszkola? Tak. A lubicie przychodzić do przedszkola? Tak. W przedszkolu można robić różne ciekawe rzeczy. W przedszkolu, co robicie tu w przedszkolu, jak przychodzicie do przedszkola? Bawi się.
buduje się klocki. Czym się można bawić? Jajkami albo samochodami. Zabawkami. Auta. A oprócz tego zjeść coś pysznego. Co na przykład można takiego dobrego w przedszkolu zjeść? Zupę pomidorową z lysem i jeść się kotleciki z ziółką, z siłówką, płateczki albo kabapeczkę. Ja lubię kotleta. Nasi milusińscy wiedzą, jak zachować się w przedszkolu. Trzeba się zachowywać. A jak na przykład? Czego nie wolno robić w przedszkolu? Bić się. Ani nie popychać. Musi się bawić, ale tylko nie można krzyczeć, ani nikogo bić. Kiedy więc przyszedł doniosły moment ślubowania, wszystkie dzieci z uwagą czekały na swoją kolej. Czy moje przedszkolaczki, te najmłodsze, obiecujecie każdego dnia bawić się i uśmiechać? Tak. Obiecujemy. Czy obiecujecie zjadać pyszne śniadania, obiady i podwieczorki? Tak. Obiecujecie? Obiecujemy. Czy obiecujecie poznawać świat podczas codziennych spacerów? Obiecujemy. Tak czy nie obiecujecie? Obiecujemy. No to wszyscy głośno mówią. Obiecujemy. Dobrze. A czy obiecujecie dzielić się zabawkami i wspólnie bawić? Obiecujecie? A czy obiecujecie być każdego dnia dzielnymi przedszkolakami? No to ja sobie wszystko zapamiętałam tutaj z panią Karyną. I teraz pasujemy was na przedszkolaka. Pani Karina zacznie z tej strony, a ja zacznę z tej strony, tak? Gratuluję.
na przedszkolach. To musisz zrobić, tak? Taka postawa naszych maluchów zasługiwała na prawdziwy medal. Za to, że jesteście takie bardzo dzielne przedszkolaki i takie grzeczne. Chyba cały czas w przedszkolu będziecie takie grzeczne, co? O, proszę Marcelę dla ciebie. Wypasowana przedszkolaka. Zmieni, Amelka. Super. Oliver, to dla ciebie wygląda. Co byście? Chuba będą w stanie. I Kasia. I Zosia. Piękna. No powiedz, po części oficjalnej przyszedł czas na coś słodkiego. Gratulujemy naszym przedszkolakom i życzymy spełnienia wszystkich marzeń, bo wiemy, że już teraz mają daleko idące plany. Strażakami. Strażakami. A ty kim byś chciała zostać? Dziewczynką. Policjantem. Ja bym chciała zostać prawdziwą aktorką. Ja bym chciała zostać pijaczką. W tym programie to wszystko. Na następne zapraszamy za tydzień.